To właśnie te osoby, które są ciągle uśmiechnięte, a ich uśmiech wraca do nas. Jest mi niezmiernie miło powitać pana wójta gminy Mielec, pana Józefa Pionka, pana przewodniczącego Rady Gminy Mielec, pana Jana Kołodyja, panią Joannę Rębisz, członka zarządu powiatu mieleckiego, pana Janusza Konieckiego, prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej, pana wiceprzewodniczącego, wiceprezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej, pana Zbigniewa Wiechowskiego, pana Wiesława Sowonia, naszego sołtysa i przede wszystkim bardzo, bardzo serdecznie witam twórców. Pozwolą państwo, że na razie tylko wymienię. Pani Maria Bernat, rękodzieło artystyczne. Pani Józefa Dudua, poezja. Pan Tomasz Bernat, malarstwo, rysunek. Pan Elżyna Krzywośnik, rękodzieło artystyczne. Pan Janusz Zaręba, malarstwo, rzeźba. Pan Krzysztof, malarstwo, rzeźba. Pani Elżbieta Jesz, koronkarstwo, szydełkarstwo. Pan Władysław Jesz, likliniarstwo. Pani Anna Sypek, rękodzieło artystyczne. I pan Zbigniew Wicherski, fotografia, filmowanie. I tak powiem, pomysłodawca, wspólnie żeśmy doszli do takiego wspólnego tego pomysłu, żeby taką wystawę zrobić i żeby zapoczątkować kolejne cykle takich wystaw. Bo Wola Mielecka jest bardzo dużą miejscowością, a 10 osób, które prezentują się tutaj na wystawie, no to jest naprawdę ułamek tych mieszkańców, którzy bardzo wiele robią. My nawet nie wiemy. Teraz dowiadujemy się od tych niektórych osób, że mają kolejnych znajomych, którzy robią inne bardzo ciekawe rzeczy. Zanim będziemy opowiadać o tej wystawie, ja bardzo poproszę panią Józefę Dudułę o przeczytanie. Resztę talentów rozdał wśród ludzi, aby ich do życia pobudzić. Człowiek już sam miał je w sobie rozeznać i rozwijać. Wielu nie dostrzegło piękna, jakie w sobie mają, lecz wielu okryło się chwałą. Wielki apostoł, papież święty Jan Paweł II rozsławił wiarę i Polskę na świecie. Miał wiele talentów, o tym dobrze wiecie. Malarz Jan Matejko, rzeźbiarz i stworz, przepiękne ich dzieła do dziś ozdabiają wiele katedr i kościołów. Doskonali poeci, opiewający piękno naszego kraju, jego bogactwa, szlachtę i wiedzę, jak Mickiewicz, Kochanowski, Konopicka, Orzeszkowa, Słowacki i wielu innych, to od nich wiele pokoleń uczyło się mowy i życia, miłości do Boga i ojczyzny. Przez kroniki Jana Długosza poznajemy historię naszego kraju. Pracowali w trudnych czasach i biedzie, aby przekazać potomnym swe dzieła. Obowiązkiem każdego jest zdobywać wiedzę i przekazywać młodym swe umiejętności. W naszej wieńskiej społeczności też talentów wiele. Nie wszystkich dostrzegamy, nie wszystkich dostrzec chcemy. Jakby się dobrze przyjrzeć, to jest wśród nas wiele pięknych kamieni, co oszlifować by warto. Lecz tym, co już znamy, otuchy dodajmy. Wie się z dumna z ich pracy, a dziś pogratulujmy i podziwiajmy.
życząc im, by dalej zaskakiwali swoją pomysłowością. Szczęść Boże. Szanowni Państwo, myślę, że nic ująć, nic dodać. Po prostu słowa Pani Józefy tak wspaniale odzwierciedlają to, co Państwo robicie i co, jaką radość sprawiacie Państwo nam, widzom oglądającym Wasze prace. Może pokrótce, to co zapamiętałam, żeby nie powtarzać, co jest w folderze, o poszczególnych twórcach. Pani Elwira Przewoźnik jest nauczycielem i pedagogiem. Pracuje w pierwszym liceum ogólnokształcącym imieniem Stanisława Konarskiego w Mielcu i zajmuje się rękodziełem artystycznym. Te cudowne wątki, które tam Państwo widzicie, robione ze wstążeczek, wspaniałe ręcznie wykonywane okolicznościowe kartki świąteczne, choinki plus biżuteria z filcu. To jest to, co Pani Elwira, a to jest tylko część tego, co Pani Elwira tutaj prezentuje. Może Pani Elwira się zaprezentuje, to dwa kroki do przodu, żeby wszyscy poznali. Czy to jest Pani Elwira Przewoźnik, także... Obok Pani Elwiry, Pan Piotr Cisło, autor prac, rzeźb. Tam są rzeźby Pana, tu jest Pana rysunek, plus jeszcze rzeźba gipsowa. Pan Piotr pochodzi z Kolbuszowej, szkoły swojej... Urodzony w Kolbuszowej, szkołę z wyższą skończył w Tyczynie, a zainspirowała go tutaj w szkole, prawda, już praca pod kierunkiem Pani Stanisławy Gwizdały. Tak. Jest członkiem Klubu Miłośników, Klubu Środowisk Twórczych w Mielcu. Tak, jest. Pan Piotr obiecał, że to dopiero początek współpracy, następne wystawy będą jeszcze bardziej ciekawe. A obok Pani Marysia, Pani Maria Bernat, też rękodzieło artystyczne, przecudne koszyczki robione z mydła. Po prostu, wiecie Państwo, naprawdę aż się oczy śmieją, jak się patrzy na te rzeczy. Pachnące. Będziecie Państwo potem oglądali. Pani Marysia mieszka w Woli Mieleckiej. Zresztą pisze wiersze. Jest członkinią Grupy Literackiej Słowo. A ponieważ mama jest zdolna, więc również zdolny jest nieobecny wprawdzie syn, gimnazjalista Tomek, którego pracę Państwo macie tutaj, między innymi te rysunki oraz obraz dramatyczny. I żeby tak pozwolić Pani Józefie, bo tak my będziemy sobie mogli oglądać pracę, natomiast nie będziemy mogli posłuchać wierszy w wykonaniu Pani Józefy, bo Pani Józefa powiedziała mi taką rzecz, że ona wiersze swoje to by chciała przeczytać sama, ponieważ nie każdy potrafi zinterpretować to, co autor miał na myśli. I broń Boże, nie chcę wchodzić w kompetencje Pani Józefy. Zapraszam. Przepraszam, że siedzę, bo tak jakoś... Proszę Państwa, nie czuję się poetą, tylko nieoszlifowanym kamieniem pozującym na poetę. Miałam dobrych polonistów. Swoje myśli i rozważania przelewam na papier. A ten wiersz pod tytułem Poeta dedykuję sławnym pisarzom, poetom, a także dzisiejszym utalentowanym, przy których ośmielam się dziś stanąć. Poeta. Poeta to nie pismak, ale wirtuos, co dźwięki w słowach pisanych wydaje. To malarz, co barwy nowele przybiera. To rzeźbiarz słów, co w rym je układa. On wszelkie talenty posiada. Dzieła tworzy, szlifuje, a gdy już gotowe do druku szykuje, szatę graficzną nadaje. Poeta to historyk, myśliciel i twórca. To krawiec, kowal i modelarz, bohaterów do dzieł swych dobiera. Aktorem wybitnym być musi, by duchowo wczuć się w osobę, którą opisuje. Magikiem się staje, gdy gada ptaka udaje. By ci, co czytają tej magii oddani, poczuli piękno i sens pisania. Być zrozumianym jest największą nagrodą tworzenia. Tego właśnie poeta oczekuje czytelnikom. Dziękuję. Za chwilkę. Ja jeszcze wspomnę tylko, że Pani Józefa jest rodowitą Polanką,
Będąc w szkole w Rzemieniu, pisała bardzo dużo piosenek, pisała nowele, pisała wiersze, korzystali z tego poloniści i ponadto brała czynny udział w życiu kulturalnym Woli Mieleckiej. Jak zdradziła, robiła tutaj przedstawienia razem z młodzieżą ówczesną, jeździli z tymi przedstawieniami po całym powiecie, zdobywali nagrody. No potem troszkę czas się pozmieniał i powiedziała bardzo fajną rzecz, że jest jak Janko muzykant, który umiał pięknie grać, lecz nie miał warunków i znikąd pomocy. Prosimy. Nieprzemyślana dorosłość. Gdy na świat przyszedłem, wszystko było piękne. Przy piersi mamy czułem się w raju. Wszyscy mnie chwalili, wszyscy mnie głaskali. Beztrosko spędzałem swoje młode lata. Młodości moja, tyś trwać winna wiecznie. Przy swoich rodzicach czułem się bezpiecznie. Gdy dorosłość wszedłem, nie było tak łatwo. Szkoła, studia, błędy popełniane, kary, mandaty, pokuty zadane, podobanie tego, co jest zakazane. Jeszcze życia dobrze nie poznałem, już tato zostałem. Nieskończone studia, brak pracy, pieniędzy, to nie bagaż szczęścia, ale nędzy. Gdyby nie pomoc rodziców, nie dałbym rady. Po co ci było, młodzieńcze, kochany, sięgać do tych półek tobie zakazanych? Wszystko jest piękne, lecz swój czas posiada. Najpierw nauka, praca i ogłada, obserwacje, podchody, kroczek zakochania małżeńskiego. Wszyscy są szczęśliwi, z Bogiem jestem też w zgodzie, więc nie kalecz życia złym postępowaniem, lecz miej na uwadze, że dojrzałe drzewo zdrowy owoc rodzi. Pani Józefa napisała 7 tomików wierszy. W każdym jest ponad 30 bądź więcej. Tak sobie policzyłam, to jest około 300 wierszy, które pani Józefa napisała, a już mi pokazywała, że pisze nowy 8 tomik, w którym też tam już uzbieranych jest tych wierszy dość sporo. Z marszu życia wiesz, nie oglądaj się. Z marszu życie wiesz, poprawiaj o ile się da. Czerp z życia zasoby, póki jesteś młody. Nie odkładaj na potem, bo teraz jest twój czas. Czas szybko upływa, młodość też przemija. Nie idź na łatwiznę, że coś nie udźwigniesz. Najwyżej po drodze komuś coś dasz. Jeśli w czymś zasmakujesz i w duszy to czujesz, rozwijaj, umacniaj, wolę swoją wzmacniaj. Wyniki w przyszłości to da. Gdy szczęście już w domu, nie oddawaj nikomu, lecz wiesz, nie zwlekaj, bo życie ucieka jak płynąca rzeka. Gdy czas już w biegu i inni w szeregu, za późno zabiegać o swoje. Łap talent, nie czekaj, nie odkładaj na potem, gdy szczęście za płotem nie pomoże już żal. To jest trochę do mnie. Kolejną osobą prezentującą się dzisiaj to pani Elżbieta Jerzy. Te wszystkie piękne koronki, które tam państwo widzicie, wyszły spod ręki pani Eli. Pani Ela mieszka od, żebym nie skłamała, od ilu to lat? Na 70 do 90 roku. Tak. Dość długo w każdym bądź razie. Zamiłowanie do koronkarstwa już miała od najmłodszych lat. Potem swoją pasję kontynuowała, dokształcała się w szkole koronkarstwa i karciarstwa w Bankowie Podhalańskiej. Obecnie, jak wiemy, bo wiemy, jej prace są nie tylko u nas w Polsce, są w całej Europie, są na kontynencie amerykańskim, ciągle gdzieś tam zapotrzebowania na pracę pani Elżbiety są. Nie są docenione. I jeszcze przy okazji, małżonek, również zdolny człowiek, jak państwo widzicie, wikliniarstwo pana Władysława, przecudne rzeczy, to jest tylko naprawdę namiastka tego, co tam można zobaczyć u państwa Jerzu. Pan Jerz ze swojej wikliny, uprawia wiklinę i sam przetwarza i robi takie cudowne dzieła. I kolejną osobą, rękodzieło, to pani Anna Sypek.
Pochwalę się, że mam przyjemność pracować z tą panią tutaj na filii. I to jest po tej stronie też przeróżne techniki, przeróżne dzieła, które pani Ania robi. Pochodzi pani Ania z Chorzelowa, tutaj mieszka w Woli Mieleckiej lat 14. Dobrze przeczytałam, tak, ja staram się zapamiętywać. Prawie pełnoletnie. Rozpoczynała swoją pasję od chatu krzyżykowego, a obecnie skupia się na bardzo różnych technikach. Nie będę mówić na jakich, ponieważ nie chcę czegoś zapeszyć. Jeżeli państwo będziecie chcieli coś panią Anię o coś zapytać, to przypuszczam, że powie i wytłumaczy. Tak. No i jeszcze mamy pana Zbigniewa Wicherskiego. Pan Zbyszek Wicherski, przepraszam, to są te zdjęcia, które pan Zbyszek od lat robi. To są zdjęcia z imprez, to są zdjęcia krajobrazów. No piękne rzeczy, które możemy w różnych formatach, które możemy zobaczyć, uroczystości kościelne. Dokumentuje wszystkie uroczystości kościelne, które tutaj na Woli Mieleckiej są. Nie mamy, bo nie widzę, pana Janusza Zaręby. Ale to jest przesympatyczny człowiek, powiem, przesympatyczny człowiek, który ja wiem, że jest leśnikiem, więc ciągle Mata jest tam zajęty. Co u niego? Płaskorzeźba, który ma tytuł Święty, i obok rzeźba nazwana Nieświęta. Żeby był kontrast i piękny obraz plenerowy. Pan Janusz robił wiele, może nie tak robił, uczył się na pracach Stanisława Szenszoła i Mariana Pietruszki. Przyglądał się pracy twórców mieleckich i zainspirowało go. Zaczął najpierw w drewnie, zajął się również metaloplastyką, tu z kolei pod baczym okiem pana Wielca. Wiele jego prac jest w szkołach w Rydzowie, w Rudzie. Jest jego święty Hubert, jest w Kamionce. Chyba, no może coś pominęłam, ale zaraz. Trochę taka humoreska. Tajne akta, szyfry, kody, świat poczarowały. Według szyfru wybrani ordery dostali, a efektu ich pracy nie widać. Poezja dziś trudna, niezrozumiała, jakby szyfrem pisana. Ustawy pod siebie pisane, a kody do szyfrów mają osoby nieznane. W urzędach na szyfrach nie wszyscy się znają. Petenci z niczym do domu wracają. Nawet mąż do żony szyfru dziś używa. Mówił jej kochana, teraz kur nazywa. Niby świat taki sam, a jakby nieznany. By ogłupić naród, wszystko szyfrowane. Jedynie Bóg szyfru nie zmienił. Od zarani wieków ten sam znak krzyża do niego nas zbliża. Jesteś wybrany. Tyś się narodził, o dobry Jezu, w maleńkim żłobku wśród czud i zwierząt, aby dać biednym iskrę nadziei, że nie są sami. Sam Bóg wszechświata z ludźmi się brata, a król niebiosów wszystkim się dzieli. Łaską ojcowską, skarbami ziemi, w drogę cierpienia idzie wraz z nimi. Czy ty doceniasz, niecny człowiecze, że Bóg cię kocha? Jesteś wybrany, za ciebie znosił krzyżowe rany. Z pokorą oddaj hołd chwały Jego i u podnóża usiądź Bożego, by podziękować za to bratanie. A wola Jego niechaj się staje. No, moje słowa będą naprawdę malutkie, patrząc na artystów, tutaj artystki, więc to jest naprawdę taka duża dysproporcja. Cóż, ja bym powiedział, przede wszystkim podziękować bym chciał tutaj pani Bożanie, wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że ci artyści mogą tutaj wystawiać swoje dzieła, bo tak to trzeba określić. Proszę państwa, dużo osób znam, które naprawdę robią, bo to są cuda i wstydzą się wyjść do tego, z tym, przepraszam, do ludzi. A to jest coś, co powinniśmy pokazywać. Polacy naprawdę wiele potrafią, tylko nie potrafią tego w cudzysłowie sprzedać, prawda? Bo to, co tutaj mamy, a to, co moglibyśmy jeszcze mieć, zresztą państwo ci, którzy wystawiacie, na pewno w domu macie
tyle tych dzieł swoich, że moglibyście tą prawdopodobnie salę tutaj zapełnić. To samo tutaj odnoszę do pani. Taka skromna osóbka siedzi, a ile tego artyzmu, ile tego pietyzmu, tego tej doskonałości w pani jest. I to w każdym z was, proszę państwa. No, cieszę się bardzo, że to na terenie naszej gminy, że i wreszcie tutaj na terenie Woli Mieleckiej, przepraszam, że tak mówię, ale tak cały czas skoncentrowało się to życie bardziej na terenie Chorzelowa, w Sopicie Chorzelowie, a nie wszyscy mają dostęp. Myślę, że po tej wystawie będzie więcej troszeczkę osób zainteresowanych, zresztą ta wystawa nie będzie na pewno tylko dzisiaj, tylko będzie trwać dłuższy czas. Tak, i bardzo bym prosił, żebyście państwo, jest tutaj młodzież, żeby rozpropagować to, żebyście mogli zobaczyć, żeby wszyscy mogli zobaczyć, żeby wszyscy mogli przekonać się, że można swoje talenty przedstawiać i pokazywać innym osobom. Także to jest dobry krok na przyszłość. Życzyłbym sobie, żeby jak najwięcej takich dobrych inwestycji było. Także bardzo, bardzo dziękuję. Myśmy dzisiaj z panem Kowalskim rozmawiali. Jak żeśmy już rozpoczęli takie wystawy, to kolejne, tak co w roku, niech się będzie mobilizacja dla mieszkańców, żeby też się pokazywać, bo tutaj mamy gro rzeczy, które są bożonarodzeniowe. A panią od Rękodzieła Żywy na pewno na Amerykanów mają różne. Znaczy, no, może ja powiem parę słów. Jak Bożena pewnego dnia zadzwoniła do mnie i powiedziała, może byśmy zorganizowali wystawę na Woli Mieleckiej, powiem, że ręce mi opadły. Siedliśmy sobie tak przy stoliku, kurtnie i parę nie tego. No kogo my tutaj weźmiemy, nie? No ale tak pomału zaczęło się rodzić, dzięki Piotrowi między innymi, później się znajomości o panią Elwirę poszerzyły. Mówię, i pewnego dnia doszło do tego, że pani Bożena mówi stop. Ja mówię, o co chodzi? On mówi tak. Mamy 10 wystawców i starszy, bo jeżeli by było więcej wystawców, to po prostu byśmy za bardzo, jak to się mówi, tą wystawę zróżnicowali. Dlatego to jest dla pana Jerzego Klementowskiego tak samo odpowiedź, ponieważ ja miałem dzisiaj zadane pytanie, dlaczego nie ma filatelistów tutaj. Panie Jerzy, będą następne wystawy. Tym bardziej mogę powiedzieć tylko tyle, że w tej chwili ja uważam, ja dziękuję w ogóle wszystkim zebranym oraz twórcom. Ja tych twórców w ogóle, którzy dzisiaj wystawiają, uważam jako pionierów. Ponieważ oni są tutaj pionierami na Woli Mieleckiej, którzy się odważyli w ogóle pokazać swoje prace. Mówię, nie mówię to tak bez powodu, tylko chodzi głównie o to, że spotykam się z różnymi twórcami, by powiedzieć, w powiecie mieleckim, i ci twórcy mówią jedno. Mogę wystawiać, tylko nie w swojej miejscowości. Po prostu mają pewną obawę czy coś. Dlatego mówię, no, takie przełamanie lodów i pokazanie innym, że warto coś pokazać, żeby to powiedzmy inni widzieli, uważam, że to jest dobre, a tych ludzi takich, powiedzmy, co mają jakieś pasje życiowe, coś robi, to naprawdę jest bardzo wielu. Tylko po prostu nie to się mówi, mają te pasje schowane dla siebie, nawet czasami sąsiedzi nie wiedzą, że takie rzeczy są robione. Ja tak sobie tutaj takie pewne motto, zresztą one tutaj na dole, tak na samym dole, ale chciałem przeczytać, że kiedy kupujesz od artysty, rękodzielnika czy twórcy, kupujesz więcej niż tylko przedmiot. Kupujesz tysiące godzin, porażek, eksperymentów, kupujesz dni, tygodnie i miesiące frustracji oraz momenty czystej radości. Nie kupujesz tylko rzeczy, kupujesz kawałek serca, czy część duszy i moment czyjegoś życia. A co najważniejsze, kupuje więcej czasu dla artysty, aby mógł tworzyć, co lubi, z pasją. Dlatego mówię, to jest takie motto, co tych ludzi, powiedzmy, motywuje do tego, że robią. I powiem, to nie jest interes, jak to się mówi, który nie kosztuje, bo zrobienie sobie czegokolwiek w tej chwili jako rękodzielnika jest niestety związane z ogromnymi kosztami. To są koszty, którzy ci ludzie, jak to się mówi, z własnych funduszy inwestują w swoje prace. A moja, mówię dlatego, w tej chwili mogą, według mnie, ci co wystawiają, mają ogromną satysfakcję, że ich pracę będą oglądali inni, podziwiali czy coś. A ci, co coś wykonują i chowają do szuflady, no to widzą tylko sami, także mówię. Ja dziękuję. Jakby ktoś chciał jeszcze... Pani Joanna. Chciałabym podziękować za zaproszenie na dzisiejszą piękną wystawę. Ja zawsze z ogromną satysfakcją, przyjemnością uczestniczę w takich uroczystościach, podczas których dzielimy się swoim talentem, swoją pasją.
Chciałam powiedzieć tak, że jest to szalenie ważne, szczególnie w tych czasach obecnych, dlatego że zalewa nas tandetna mężczyzna. A przecież musimy pamiętać o tym, że polska kultura, polska historia pisana jest właśnie rękami artystów, bo to właśnie oni pisali w wierszach, malowali na obrazach, rzeźbili. Ta historia jest zapisana, tak jak powiedziałam, w arcydziełach i cieszę się niezmiernie, że Państwo tę tradycję kultywujecie. Pamiętajmy, że każda z tych prac ma w sobie duszę i tutaj absolutnie podpisuje się pod tą piękną definicją pasji. Ja dodam do tej definicji, że to można powiedzieć zmaterializowana dusza artysty, bo każdy przedmiot stworzony rękami artysty ma swoją duszę i przekazujecie ją innym osobom. Cieszę się, że takie wystawy są organizowane, dlatego że możecie się podzielić swoimi talentami, swoją pasją i wszystkich uczestników dzisiejszego spotkania i tych, którzy jeszcze zdążą odwiedzić tę wystawę i oglądnąć te wszystkie dzieła artystyczne, zachęcić do rozwijania swojej pasji, bo pamiętajmy też o tym, że każdy z nas, każdy bez wyjątku, ma w sobie ukryty talent i te talenty się właśnie odkrywa poprzez właśnie takie wystawy. Zachęca się do stworzenia, do różnych prób, prawda? Ja nie mówię, że od razu musi wszystko wychodzić, prawda? Też zamieniłam parę słów już z kilkoma osobami, że każde z tych dzieł wymaga wytrwałości, ciężkiej, długotrwałej pracy, żeby osiągnąć taką precyzję w wykonaniu każdego z tych przedmiotów. Cieszę się także, że uczestniczą Państwo tak licznie w licznych uroczystościach, imprezach organizowanych nie tyle na terenie gminy wiejskiej Mielec, ale także na terenie całego powiatu. Bo to także okazja do tego, aby spotkać się, porozmawiać i podzielić się tymi swoimi ciekawymi doświadczeniami. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję, a korzystając z okazji chciałabym wszystkim Państwu z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzyć, aby te święta pachniały choinką, abyście spędzili je wśród swoich najbliższych, wśród rodziny, przyjaciół, a w nowym roku, abyście na swojej drodze spotykali się z życzliwością ludzką, aby ta życzliwość ludzka dodawała Wam optymizmu i optymistycznego spojrzenia na przyszłość i motywacji do dalszej pracy i dalszych działań. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękuję. Głównym zamiarem jest to, żeby jeszcze w okresie, powiedzmy, poświątecznym, jeszcze przedświątecznym, szkoła tutaj, tak, która jest obok, żeby ta młodzież mogła, powiedzmy, zobaczyć i zwiedzić, powiedzmy, zobaczyć, co się w ogóle tutaj, jak to się mówi, można stworzyć i zrobić. I może to będzie taką zachętą dla nich, żeby coś tworzyć tak samo od siebie. Dobry wieczór Państwu. Jeżeli wszyscy z Państwa mnie znacie, jestem, można powiedzieć, nowym prezesem Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej, wybranym pod koniec stycznia, w zasadzie na początku lutego tego roku. I poznaję urokliwe zakątki naszej pięknej małej ojczyzny. Jestem tutaj po raz pierwszy i nie ukrywam, że jestem pod dużym wrażeniem tego, co tutaj dostrzegam. No to jest wręcz niesamowite, jakim kapitałem dysponuje Polska, jakim kapitałem ludzkim i ich pasjami dysponuje nasza mała ojczyzna. Gratuluję wszystkim twórcom i organizatorom tej imprezy o wielu pasjach. Ja jestem pełen podziwu dla jego działania, bo on jest multipasjonista, jeżeli mogę użyć takiego słowa. Jego jest wszędzie pełno i jego rola w towarzystwie, no, które zaczyna rozwijać się dynamicznie, właśnie mieliśmy ostatni zarząd w tym roku, ocenialiśmy wyniki towarzystwa i założenia na rok przyszły. Mamy nowego sekretarza, tutaj jest też obecny pan Jarzusz Grdej, a więc można, popatrzcie, pół zarządu Towarzystwa Ziemi jest tutaj z Państwem razem. Także ja się wspomnę tylko jedno, że również pan Jan Rębisz jest członkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej. No, tu jest sporo członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej, ale także jest kilku członków naszych klubów, prawda? Klubu środowisk twórczych właśnie. Więc jeszcze raz Państwu serdecznie gratuluję, organizatorom także. Ja muszę powiedzieć, że pewno tu żoną będę musiał przybyć, bo wiele rzeczy prawdopodobnie zostało, że tak powiem, nabytych. Gratuluję jeszcze raz i życzę Państwu wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Dziękuję. Państwo, chciałam
chciałabym jeszcze podziękować wszystkim Państwu, którzy wzięliście udział w tej wystawie, daliście swoje eksponaty. I bardzo bym prosiła Pana Burta i Pana Przewodniczącego, będzie taki bardzo miły gest w stosunku do twórców, obręczenie podziękowań. To mój pan. Pani Elwira Przewoźnik. Pani Małgorzata. Nie będziemy notować. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Maria Bernat. Pani Marysiu, żeby pani dwa razy nie szła. Pani Matunka. Ale tak, zapytam to też. Dziękuję bardzo. Panie, co pytajesz? Pani Elżbieto, jeszcze mamy dla pana Władysława podziękowanie. Proszę bardzo. To dla pani Burzeki. Dziękuję. Pan Piotr Cisło. Dziękuję bardzo. Tak mi się wydaje. Żona nie słyszy. Pani Ania Sybek. Pani Izeta by była. I jeszcze kolejny czysty wiersz. Pana Janusza Zaremby nie ma, ale przekażemy i pan Zbyszek jest. Proszę bardzo. Właśnie. Pani Ani, która oczywiście zaaranżowała całość tej wystawy. Skromność pani Ani zawsze jest taka, że na siłę damy jej kwiatkę, może się przyjmie. Może jeszcze słowo. Pani Ania jest też artystką. Jak widzimy, wszyscy artyści są tacy skromni. Pani Ania. Myślałam, że pan powiedzie, że mają nierówną sufit. Ja mówię o skromności. Proszę Państwa, w imieniu swoim i wszystkich pracowników i dyrekcji z Koszalowa również chciałabym złożyć Państwu życzenia pięknych, spokojnych, pogodnych, rodzinnych świąt. Może troszkę śniegu, żeby było biało. A w nowym roku dużo uśmiechu, dużo słońca i tworzenia. I do miłego zobaczenia na kolejnych wystawach. Może was... Tak jest, zapraszam. Thank you.
Ale tego nie miałam. No i dobra,
przyszłym będzie 90. Nie, ale to jest tylko, że 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 to j